spieszymy się. Może przeczekać, aby kiedy już czas pandemii się skończy, wzmocnionymi siłami pokazać piękno procesji i tradycji sieradzkich. Ale gdy się wychodzi z Bazyliki Kolegiackiej i widzi się piękno tej procesji, człowiek doznaje wzruszenia. Bo każdy z was osobna tutaj, na ten plac, jak i również na czas przejścia ulicami naszego miasta, przyniósł wdzięczność. Swoją wdzięczność wobec tego, który się ukrył pod postacią chleba. Jakże nie dziękować tym pięknie przyozdobionym dziewczynkom w stroju sieradzkie. Jakże nie dziękować ich mamom i ojcu, tatusiu, że przy ich wsparciu te koszyczki wypełnione są po brzegi płatkami kwiatów. Jakże nie dziękować całej sieradzkiej aszyście, która kolejny raz potwierdza swoją przynależność do tej ojczyzny. Jakże nie dziękować pocztom sztandarowym na czele z pocztem pszczelarzy. Bóg zapłać. Jakże tu nie dziękować orkiestrze strażackiej. Zawsze mówię, że są lepiej przyozdobieni niż kanonicy kapituły kolegiaty sieradzkiej, bo i kolor lepszy i więcej zdrowia wśród was. Bóg zapłać za to dzisiejsze wydarzenie waszej obecności. Jak tu się nie cieszyć z obecności przedstawicieli Bractwa Górkowego? Jak tu się nie cieszyć z obecności naszych ukochanych sióstr urszulanek, które niczym te pszczółki zawsze zapracowane dla człowieka, dla dzieci. I w katechezie, i tutaj w klasztorze zapracowane i oddane bez reszty tym najsłabszym. Jakże to nie dziękować służbie liturgicznej ołtarza? Jakże to nie dziękować wszystkim dokumentującym to wydarzenie, Boże wydarzenie, dziennikarzom, fotografom? Nas nie będzie, a kiedyś historia przejrzy i może jeszcze nie jeden raz się wzruszy, jeszcze nie jeden raz zapłaczy. I kochani, jakże nie dziękować wam wszystkim zgromadzonym na tym placu. Stanęliście w wymianie pokoleniowej. Od najstarszego po najmłodszego. Wszyscy jesteśmy sobie tu potrzebni. Wszyscy się od siebie uczymy. I nawzajem chcemy siebie wspierać. Jakież to ważne wydarzenie dzisiaj wyjść z naszym Panem na ulicę naszego miasta. Mogą nam zazdrościć tego inne narody. Dziś nasz rodak, ksiądz Paweł Szczepaniak, o godzinie 16 będzie bronił doktorat na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Czyż to nie zaszczyt dla nas, mieszkańców tego prastarego grodu? Mówię o tym, bo pewnie was to dziwi, że tam dzisiaj w Rzymie nie ma procesji Bożego Ciała, bo przeniesiono ją na niedzielę. W Strasburgu kolejny rodak ziemi sieradzkiej, Dawid Matusiak, ksiądz. Dzisiaj nawet ma urodziny, kończy 30 lat. Studiuje historię. Nasi kapłani celebrują kolejne swoje rocznice. Ksiądz Patryk III, ksiądz Przemysław XIV, ksiądz Mateusz II. Jakież to ważne przesłanie dzisiaj nas tu wszystkich zgromadzonych. Jesteśmy sobie potrzebni, bo tu na ziemi jesteśmy tylko podróżnikami.
pielgrzymujemy przez życie, szukając bezpiecznego miejsca. Chcielibyśmy gdzieś zamieszkać, gdzieś się zakotwiczyć. Kiedyś pewien dziennikarz zapytał mężczyznę, gdzie jest niebo? Ten bardzo chciał odpowiedzieć, ale nie potrafił. Następnie o to samo dziennikarz zapytał dziecko. Maluch, bez chwili wahania, palcem wskazał na serce. A gdzie jest piekło? Zapytał znów dziennikarz dorosłego. Nie miał problemów dorosłych. Bez wahania wskazał na swoje serce. I to samo pytanie dziennikarz postawił dziecku. Piekło? Odparło płacząc. Piekło jest wtedy, gdy kłócą się mama i tato. Nasz Pan jest wśród nas. Patrzy na nasze domy, na nasze ulice. Jaki jest ten dom, który dziś tworzymy? Jaki jest dom, w którym mieszkamy? Jaki jest dom, z którego wyszliśmy? Heinrich Schliemann, odkrywca dwoim, często zmieniał miejsca pobytu. W jego archeologicznych wyprawach często towarzyszyła mu żona. Ale wszędzie tam, gdzie się wybierali, zawsze zabierała ze sobą ikonę Matki Bożej. I co robiła? Wieczorem stawiała ikonę Matki Bożej na nocnym stoliku i rozpoczynała razem z mężem swoją modlitwę. Pewnego dnia powiedziała do męża: wiesz, to zdumiewające, że kiedy stawiamy ikonę na stoliku, ten obcy dla nas dom staje się naszym domem. A mąż odpowiedział jej: Zosiu, domy mają uczucia, jak ludzie. Jeśli traktujesz dom źle, mieszkanie w nim staje się udręką. Siostry i bracia, coraz częściej odczuwamy, że cechą naszych czasów niestety staje się egoizm. Każdy z nas, bez wyjątku również i mówiący te słowa, uwierzył, że on jest ważny. Tylko jemu ma być dobrze. Tylko on musi być szczęśliwy. Ale egoizm jest niewidomy. Mówi o tym poetycko Józef Baron w wierszu Fotografia rodzinna. Jacy jesteśmy sobie bliscy. Szkoda, że przy wywoływaniu zatarła się ostrość. Nikt z nas nie mógł nikogo rozpoznać. Rodzinne zdjęcie się nie udało. Tam, gdzie brakuje miłości, wszystko jest niewyraźne. Nie widać domu, ludzi, a czasem i drogi do nieba. Tam, gdzie brakuje miłości, wszystko jest niewyraźne. Co gorsza, ci, którzy nie mają miłości, budują krzyże dla innych. I jak wtedy żyć? Jak żyć na jednej ulicy, w jednym bloku? Jak żyć w jednym mieście? Jak żyć w jednej dzielnicy? Jak mieszkać w domu, który stał się krzyżem? Jak rozumieć ten krzyż? Jak pojąć to miejsce? Tylu ludzi wokół nas, a brakuje człowieka. Znikają osoby, a pojawiają się jednostki. Nawet gdyby ktoś
jest obok nas, to czujemy, że znika jako osoba. Dlaczego? Tylu ludzi zaczyna nawzajem siebie traktować jak przedmiot. Patrzymy na ludzi jako coś użytecznego. Jeśli się przyda, akceptujemy, szanujemy, zabiegamy o względy. Jeśli się nie przyda, zaczynamy lekceważyć. Kardynał Tagle powiedział: dziś zaczyna istnieć wartość rynkowa człowieka. Dziewczyna po studiach dostała pracę za 2600 zł. A jej mama mówi: tyle jesteś warta?